Moi drodzy widzowie, jest ciężko z challenge'em. Jakiś mnie dopadł kryzys taktyczny. Kompletnie nie widzę, co się dzieje na szachownicy. Ale nie jestem tutaj po to, żeby się żalić, tylko żeby walczyć do końca. Słuchajcie, postawa walki jest najważniejsza. Rozegrałem kilka partii poza anteną i jest bardzo kiepsko. Bardzo kiepsko. A nie mam tutaj jakichś czynników wielkich, żeby stwierdzić, że jest bardzo źle. Nie wiem, co się w ogóle dzieje. W każdym razie, będę walczył dalej na 3 minuty. Muszę dobić do tego challenge'u. No, do końca wakacji to... zarzekam się, że to skończę. Chcę skończyć to szybciej o wiele. Już było blisko w ogóle, bo było 2692, ale jest inaczej. No i trudno. Trzeba powalczyć. Poprawię troszkę kamerkę. Chyba teraz troszkę jest lepiej. Okej. Korzystając z okazji, szukam już sobie przeciwnika i będę walczył. Korzystając z okazji, zapraszam na webinar dzisiejszy o godzinie 27 sierpnia. Będę opowiadał o wariancie Najdorfa. Zapraszam serdecznie. Tylko osoby z mojej listy mailingowej dostają zaproszenie. Zapraszam, będzie to niepubliczny wykład. No i niespodzianka na końcu oczywiście. Jedziemy, próbuję grać twarde szachy, słuchajcie, wyprowadzam figury, czasami mi się już od tego challenge'u nie chce myśleć, wiem jak to brzmi, przepraszam, nie chcę tutaj nikogo do szachów zniechęcać moją postawą, ale no czasem jest to zwyczajnie frustrujące, no, że nie osiągasz tego, czego chcesz, a wiesz, że jest blisko i że możesz to zrobić. No cóż, ale będę walczył, cały czas mówię, będę walczył. Osoby, które tutaj nieprzychylnie podchodzą do tego challenge'u swoimi komentarzami, bardzo mi przykro z tego powodu. Próbujcie sami uzyskiwać swoje dobre wyniki, to nie jest takie proste. Wierzcie mi, tu spróbuję chyba to wymienić. No i cóż, tutaj wisi, gramy tak. Więc no cóż, walka trwa i nie poddajemy się. Próbujcie też sami, to nie jest proste, łatwo jest oceniać innych. Ja też wrócę do takiego tematu, że niektórzy z was mówią mi, a Szachuś, mówisz, że masz wygraną, a przegrywasz ciągle i jesteś kiepski i tam bleble. Słuchajcie. Jest normalne, oceniam pozycję w danym momencie jako wygraną i taka prawdopodobnie jest, no bo jakieś tam umiejętności posiadam, lecz przegrywam z prostych powodów, no nie widzę czegoś tam taktycznie, no i tak się też dzieje, presja czasu, już tęsknię za speedrunem kolejnym na 10 minut, gdzie będę miał tego czasu zdecydowanie więcej, tutaj ucieknę od tego związania i już nie będzie tak łatwo. Po prostu chyba tego czasu więcej potrzebuję. Lubię grać na 3 minuty, na dodawany czas też jest lepiej w sumie, 3 plus 1 na przykład, czy 3 plus 2, bo wtedy wygrywają szachy, a nie przypadek w dużej mierze. No ale cóż, jest tak jak jest, no i teraz właśnie, i mamy takie właśnie tutaj taką pozycję, chyba tu cię mam, co? Czy cię nie mam? Mój drogi przyjacielu. No muszę to zbić, ty mi zbijesz tu hetmana. Jak zagram tu... No to co? Wtedy tutaj. Pionek więcej? No właśnie, zobaczcie, on też podstawia, tak? Widzicie, no to się też w ogóle zdarza. Ja tu w ogóle się z tego, przepraszam, nie śmieję, bo miał inny zamysł, prawdopodobnie, że mu zbije pionka. A wyszło inaczej. Dobra, no powoli do przodu, jedziemy, rewanż wysłany, nie chcę rewanżu, szukamy sobie nowego przeciwnika. O, mamy Polaka, super, tyle tu Bisiek, nie wiem kim jesteś, ale pozdrawiam serdecznie. I jedziemy, tak, tutaj Niemcowicz króluje, o, nawet ostrzej. Spoko, tutaj wszystko wymieniamy. No dobrze, niech będzie skoczek na C3. I tutaj zagramy sobie tak. Nie pamiętam dokładnie, aha, tutaj chyba się grało na E5. Tak jest. To są bardzo ciekawe warianty. Troszkę ich...
Nie pamiętam. Chyba tak trzeba grać. Po wybiciu chyba skoczek wchodzi. No naprawdę, dokładnie nie pamiętam, ale to są bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Tam jeszcze jakieś F4 może. Tak, F4, bicie tu. To są bardzo, bardzo, bardzo fajne warianty. Ostre, ostre, ostre. Gramy tak. Przeciwnik wie, o co chodzi. Zbijamy tu, bo będę miał bicie tutaj. No i mam figurę więcej chwilowo chyba. Mogę chyba trzasnąć też tu. Ostre szachy, słuchajcie, idą. Jakieś tam bicie. Bardzo ostro to wszystko wygląda. Chwilowo mam figurę więcej. Ale to może nie starczyć. Tu mam taki ruch. Tyle, że... Czy to jest do końca dobre? A, poczekajcie, skoczek C7 przecież przeoczył przeciwnik. No, ja też tego w pierwszym momencie nie brałem pod uwagę. No właśnie, tak to jest. Jak się widzi jakieś tam warianty... O, przeciwnik już nie chciał grać. Tutaj wyszło dosyć gładko. Przeciwnik poddał, zobaczcie, bez jednego ruchu. Nie no, żartuję, po prostu odrzucił partię. Nie chciał. Szukam sobie kolejnego gracza. FM 2687, no i świetnie, no i bardzo się cieszę, z takimi rankingami uwielbiam grać, im wyższy, tym większa motywacja. Próbujemy. Ok, skoczek B5. Zrobimy długą. Ruch E5 jakiś jest, myślę, że sympatyczny za chwilę. Wrócił, czyli tak jakby stracił tempo. E5? Grajmy E5 od razu, bo grozi E4. Aha, chcesz normalnie wymieniać? No to spoko, no to już tutaj mamy prostą wymianę, normalną pozycję. Zagram tak, zachowam hetmany, spróbuję zaatakować i wejść tu. Znaczy może nie od razu, może goniec B, może gońcem najpierw, żeby wprowadzić wieżę, żeby nie grać od razu może w ten sposób. Nie chciałbym tutaj zbyt dużo uproszczeń stosować. Aha, chcesz zrobić ten... Dobra, gramy tak, jeżeli tu, to tu. Wtedy może zyskam pole D4. Jasne. No okej, okay, pozwolę ci tutaj zbić, znaczy pozwolę, nawet nie mam wyjścia, to nie jest tak, że ja ci na coś pozwalam, sam sobie to uzyskałeś. Właśnie, podstawiłem, nie? Muszę to wybić, mam pionka mniej. Mam pionka mniej, wprawdzie. Rozwój fajniejszy, ale to jest chyba chwilowy rozwój. Nic tu dobrego nie uzyskuje w tej pozycji, słuchajcie. Przeciwnik mnie zwyczajnie wysuszył. Dobra, zbiję te hetmany. Spróbuję tak, spróbuję tak. Ustawić wieżę, żeby napierała tu na pionka. Pionek mniej. Nie jest to fajne. Król tu, żeby nie było wieży na E7. Ale on to zdwoi. Ok, jedną wieżę w takim razie spróbuję wymienić. Tak, no wieża E2, jasne. Jakiś chyba F5 trzeba będzie zagrać. F5 trzeba zagrać, żeby na E4 nie wskoczył. No i tak. Pionek mniej. No i walcz w tej końcówce. Carlsen to by tutaj... pocisnął. Może tak? Tak nie możesz. C6. Się przerzuca tu przeciwnik. Tak, tu wzmocnimy. Niech będzie tak. Przerzucę tą wieżę jakoś w ten sposób. Tutaj zagrasz tu prawdopodobnie. No muszę tak, nie mam wyjścia. Tu wskakujesz.
Dobra, idę tak. No tak, tutaj bronimy. Aha, skoczek znajduje znowu piękne pola. No dobra, tutaj, czyli on tutaj zaczyna rządzić. Ale też wieża F8 z obroną i z takim planem. No szach to odejście. Ojej, 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 ojej. Niedobrze. Tutaj spróbuję łapać kontrę. Jeżeli tak, to tu mam bicie. Ale on to zbije skoczkiem. Tu będzie miał opcję. No dobra, rządzisz. Żeby przeciwnik dał mi szansę. Szansę na kontrę. Dużo ruchu to zajęło, ale jakaś tam mikroszansa jest. Bo jeszcze tak, tak, ale to bardziej pionek G2. Tak i tak, żeby tutaj też mieć szansę zamatowania. Aha, tu mi zbiłeś, jejku. Pokraka ze mnie. Czy mam tu też szansę właśnie poszachować? A, no to tak, to tak. Tyle, że właśnie... Mat grozi. O kurczę. O kurczę, źle, 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 źle. Przegrałem na czas. No i właśnie to są takie przegrane, słuchajcie. No niestety. No niestety, było blisko. No ale jest rewanż, fajnie. Było blisko. No już tam fajnie się składało. Zabrakło mi czasu. Nie zwróciłem uwagi na czas. Kompletnie, kompletnie, kompletnie. A mogło być fajnie. No dobra. Także to jest wszystko bliziutko. Tu, żeby wieżę wstawić. No nie, no to E5, no. Tak. Jakiś A3. Tu się nastawisz, ale okej, mi to odpowiada. Goniec zagra na H4 z powrotem. Powinien wymienić, grać E5 przeciwnik. Według mojej tutaj teorii. G5 będzie ryzykowne, właśnie. Tak i tak i tak. Niech tam wieża straszy. Taki jakiś ruch będzie ciekawy na pewno. A niech wieża straszy.
No tak, bo chcesz wybić tu po prostu bezczelnie. Pytanie, czy czegoś tam więcej nie mam. Możliwe, że nie. Wracam. Nie będę marnował czasu na myślenie taktyczne, gdzie tutaj mogę sobie spokojnie przestawiać te figury jeszcze. Tu będziesz chciał zbić, co nie? Się tak strasznie upierdliwy jest tutaj ten skoczek. No, trzeba będzie go na niego zapolować. Ha, tutaj jest. No właśnie, no, to jest taktyka z mojej strony. To jest taktyka. Kwiczy. No, chcę tego skoczka walnąć. Tu chyba nic nie dam. Już za późno. A tu? Tu. Nie, tutaj trzeba skoczka walnąć. A tu jest, Boże. Krzysztof, co ty grasz? Nie wierzę. Słuchajcie, nie wierzę, co ja gram, naprawdę. Nie wierzę, wierza mniej. No tu jeszcze jakaś szansa na postraszenie, ale to już jest... Tu masz bicie jeszcze z tempem. Kurczę. Nie wierzę po prostu, jak ja gram. Chociaż te posunięcia i tak chyba to dla mnie by nic nie zmieniło. Przy wieży mniej. Co tutaj nie... Patrzcie, jaki fart. Ale fart! Bez komentarza. Goniec D2. Ale jestem słaby taktycznie. Dobra, tak, jeszcze tam coś, nie? Jakieś cuda, nie widy. Po prostu tragedia. No musisz dać szacha, musisz, żeby mnie tutaj sparaliżować. Nie masz wyjścia. No tu możesz, tak? Wtedy wybiję, no ale wtedy tak zagram. Może jeszcze jakiejś tragedii w tej pozycji nie ma. Choć pewnie jest przegrana czarnymi, bez dwóch zdań. Tego typu pułapki będą szły. A mogłem tu pionka dziabnąć. On tego by dziabnął. Nadal mogę. Dobra, to... aha, nie mogę, bo szach, ojej. Dobra, tak, otwierać wieżę na kontrę. No tu wejdziesz, tu, tu, tu. No tak, muszę. Ta wieża się przyda do odciągnięcia króla, jakby chciał mi tutaj robić siatkę matową po takim ruchu. Aha, a to dobry ruch. Bardzo dobry. F5, oczywiście.
W ogóle po takim ruchu, czy takim ruchu, muszę w ogóle chyba wrócić wieżą. Tu weźmie piona. No dokładnie. A, dostałem mata. Spoko. Na własne życzenie. Jedziemy. Planem D5. I wieżówka z pionkiem więcej. Próba zagrania F4.
No pionki mi kosisz. Nie, no dobra, tutaj obronie jest ok. Chyba 601. Hurra! Mamy rekord. Przełamanie. Teraz już z górki. Kilka precyzyjnych ruchów w debiucie wystarczy. Pogramy pozycyjnie. Lubię grać bez hetmanów. Mogłem wtrącić wieżę C7, pewnie byłoby dokładniejsze. Ale tutaj też są fajne widoki. Teraz tak, po prostu chodzi o kontrę, że on może złapać kontrę. Nie no, E4, tu pilnujemy ważnych pól. Wprawdzie, no tu nie możesz jeszcze wejść. Ja wiem, że wchodzisz, wiem. Widzę to doskonale, skrobię ci pionki. Wracam. No wiem, że taki ruch istnieje. Muszę tu niestety. H6 jeszcze jest. A nie, no to tak, przecież można spróbować spokojnie pograć. I wymienić. Dobra, idziemy na piona. Ha, tutaj i tu zagrasz, no to będzie mało przyjemne. Muszę chyba to trzasnąć i pocierpieć. No dobra, trzasnę to, pocierpię. Wezmę tego i będę próbować... No tak, on też weźmie pionki. Próbujesz mi tutaj... Aha, remis. Ojej. No tak, remis uratował. Zapomniałem o tej pułapce, no okej, dobra. Nie docisnąłem, pewnie lepiej, lepszej pozycji, spoko. Remis to nie przegrana. Powtórka z rozrywki. Tym razem inaczej, okej. Podobni. O, dobra. No, mimo wszystko gram D5, otwieram gońca, to wszystko jest logiczne. Przygotuję tę wieżę. Spróbujmy tam się wedrzeć. Patrzcie, gość zbyt szybko gra. I tutaj, no właśnie, i to są te... ta taktyka, która u mnie kulała i teraz u gościa kuleje, co nie?
Grozi tu, no i co, i teraz tak. Aha, wymieni mi po prostu hetmany. I tu trzaśnie. Ale jestem słaby, nie? Coś w tym wariancie przeginam za bardzo. Przeginam zdecydowanie. Finalnie wierzę mniej. No dobra, przeginam. Trzeba chyba zmienić debiut. Tutaj widzę, że już się zawodnicy potrafią w miarę bronić. Król H1. Wszystko załatwia. Tutaj się nic nie dzieje. Skoczek E4 wejdzie. A zamknę cię i kombinuj. Jedna figura wyłączona z gry. Może coś się urodzi, tak? Tu, to tu. Dobra, zaatakujmy. A wiem, jest taki ruch, no ale jeszcze tutaj próbujemy. Siateczki matowe. Próbujemy tak. Żeby tam uderzyć. Tu atakujesz mądrze. A muszę tak. Koniec idzie tu, co nie? Zawsze mam takie zagranie później. Dobra, tak. No i co zrobisz? Aha, wieża C1 jest. Ojej. Pozwoliłem mu na wymianę. Pionek wygrywa partię, no właśnie. No jakieś strachy na lacha, tam nic nie ma. Okej, masz mnie.
Tak, tu osłabić. Wprowadzić wieżę. A tak zagrasz po prostu tu i skoczek wisi. Nie no dobra, to tak trzeba. Skoczek miał ucieczkę na G2. No wiem. Atakujesz żwawo przeciwniku, mój drogi. Muszę tym, żeby bronić tu. Skoczek do przodu. Jasne. I proste wzięcie pionka chyba na e6. Tu weźmiesz. Dobra, no na e6. No tak i tak, nie? Tu grozi teraz. Byłem chyba sprytniejszy. Czy nie byłem? Bicie tam. No tam, bicie tam. No tak. To cię mam. Lecimy dalej. No dobrze, zagrajmy teraz troszkę coś innego. Tutaj. Okej, okay. On nie zrobi długiej ruszady już. Się zadeklarował, że nie zrobi. Tutaj to tutaj. A tak. Tu, tam. Podejrzanie znowu. Aha, tu mi odcinkę robisz. Kurczę. Dobrze zagrałeś. Oj, dobrze zagrałeś. Tego nie zauważyłem. Czy jest tu jakiś ratunek tutaj? Może tu plask? No spróbujemy tam. Tutaj. I po prostu tu. Ale to, no właśnie, przegrana, bo jeszcze skoczek wchodzi. Zbyt łatwo to poszło. O! Przeciwnik dał szansę. W sumie, dlaczego nie dałem szacha? To nie wiem. Ale teraz mogę tam zagrać, ok. Chodzi o to, żeby tego pionka wziąć. Chyba, że tak zagrasz. Tutaj dużo pionów wisi. Nie mogę poddawać pionków. Trzymać muszę tutaj solid pozycję. Tyle, że nie będzie to łatwe. Tak. Tak, on tutaj próbuje teraz ustabilizować. To jest normalne. O, zagramy tak, spróbujemy. Skoczek wejdzie prawdopodobnie tutaj. Tutaj może. Dobra, tutaj. Bicie, tu bicie. Jakiś E5 też jest. Okej. Okay. Kurczę, naprawdę odważnie gra. A tak?
Może potem tu? Dobra, tak, po prostu szacha może dać i tu. Okej, okay, ale tego pionka nie zbija. Jak to w pionkach wychodzi? Nie najgorzej. Zachowajmy te wieże. F4 mnie interesuje. F4. Od razu. No ja wiem, że tu zagrasz. Kurczę, tak łatwo tutaj dałem sobie to wymienić. No, idzie. Nie, tu na F5 miało być. Na F5 miało być. Czasu znowu mało. Kurczę blada. No, podstawiłem, dobra. Bo tak już ten czas po prostu mnie tak zdeprymował. Dobra, próbujemy dalej. To już jest inny zawodnik, co nie? No, nie zwracam za bardzo uwagi, z kim gram. To podstawiłem. Zbyt szybko pograłem. Jak zwykle. Plan tędy trzeba będzie zastosować. To chyba. O, to jest ładne zagranie. To jest ładne zagranie. Nie, no podstawiłem. Jak to ja? Koniec F1 jeszcze niestety jest. No dobra, zbiję to i tu spróbujemy coś tym skoczkiem poszaleć.
A, tu jest ruch teraz, bo tu mogę zbić wtedy. Chyba tu, więc jakaś tutaj pułapeczka się udała, nędzna, ale jest. No z powrotem, tu łapię świetne pola, to jak mi zagrałeś C5, to jest świetnie teraz. Tutaj świetnie, tu się pięknie broni, dobra. To jest wygrana partia. Znaczy to jest wygrana pozycja w ogóle, tak? Mimo pionka straty, tak, mimo pionka straty jest to wygrana. Tyle, że no, tak jak mówię, to trzeba jeszcze wygrać. Czy tutaj wymiana będzie ok? Nie, no chyba pójdziemy na pionka. Ha, on wieża T2 jeszcze może. No tu uciekniemy bezpiecznie. Wieża T2 właśnie, jeszcze taki ruch masz. Tak i tak. Kurczę. Tak muszę. Aha, to i tak masz taki ruch. No dlaczego nie zbiłem piona? Ten pionek będzie uciekał. Kurczę, ale się wykaraska na remis, no. Masakra. Jeszcze na tym czasie. Lekko nie jest, moi drodzy, nie, lekko nie jest, no ale powolutku, powolutku do celu. Właśnie w momentach, kiedy już tam się wygrywa, no tak jak mówiłem, to była wygrana, ale nie docisnąłem. Brakowało po prostu czasu mi na realizację. Nie jest to wymówka, po prostu to stwierdzenie faktu, żeby nie było, bo kto gra w szachy, to wie jak to wygląda, wie jak to jest po prostu. To spróbujemy nacisnąć i tutaj. Może tradycyjnie, tak, tak, coś w tym rodzaju.
No spróbujemy, tak? Możliwe, że on nawet dziabnie, nie dziabnął. Poszukamy jakiejś placówki. Zaskoczka, dużo manewrów, może tu wymienić. Tak, zagrasz? Zagrasz, tak. Fatalnie pograłem, muszę wrócić. fatalnie, bo skoczek świetnie stanie. I tu będzie opcja jeszcze. No właśnie. Ładnie pograłeś, ładnie. Że właśnie tutaj nie po mojemu. Znaczy nie jest to dla mnie komfortowo. Skoczek wejdzie właśnie. Dobra, muszę trzasnąć. Nie chcę tego, bardzo tego nie chcę, wierzcie mi, ale muszę chyba. Bo się robi... Jest źle. Jest źle. Jest bardzo źle. Uciekam tu. Defensywa. Jeszcze goniec świetne ma miejsce. No męczy, będzie mnie tu męczył do końca świata. Goniec stoi fatalnie, a mam nauczkę. Ten pionek już jest mało ważny, muszę coś tu spróbować poddymić tak zwanym sloganem. Tu się otworzyła pozycja, ale zaraz, mam go. Tam już mi końcem mógł grać i by wygrywał. A tu chyba jest po tym biciu remis. O, właśnie tu i skoczek C2, tu. I z powrotem i remis ma, no, po biciu tutaj ma... A nie, mogę się zasłonić jeszcze, tylko czy zasłona będzie miała sens? Też nie. Tam wtrącenie było bardzo ważne, kurczę. No tak, tutaj ten remis wymyślił, znaczy to się on ułożył w zasadzie. No tak, muszę zbić, no niestety. Nie mam wyjścia. Tutaj dostanę mata, muszę wrócić. No znalazł opcję znowu remisową. Wieża ze skoczkiem ma fajne właściwości, no. To się zgadza. H6. Lekceważy. Fajnie. Lekceważ. Lekceważ, drogi przyjacielu. Będę bronić. Dajesz pionka? To wezmę. Masz te 5. Tutaj bronimy. Spoko. Pionek więcej. Ten ruch jest po to, żeby złączyć wieżę z hetmanem po ewentualnym E6, żeby też mieć fajne połączenie i bicie po prostu. Nie jest to celem, żeby zbić skoczka. Spoko. Robimy wymianę. Nie ma sprawy. Tak, żeby zagrać B3, zagrać wieżą C8. Oczywiste. No i spoko, prosta gra.
Aha, tu mi zagrasz. Okej, tu muszę wrócić. Dobra, wracam, bronię. Ty czy nie? Szukasz tu jakiejś opcji. Bicie to, tu się fajnie wiąże wszystko. Tego pionka mi odbijesz. No dobra, to odbijesz. Z takim planem. Żeby tym pionkiem odbić. Tak. Tutaj wejdziesz, no wejdziesz. Okej. Tutaj trzeba pilnować. Spoko. No, odważnie, odważnie. Tak, zagrasz. Tu będą widły, jak zbiję tu widły. Zagram tu. Dobra, muszę chyba tak, nie będę kombinować. Król H2 zdążę, czy zagrasz H2? Z jakąś tam obroną oczywiście lekką. Tu grozisz, widzę, tak. O! Bicie tu miał, kurczę, widzicie? Znowu nie zauważyłem. I co ty tutaj zrobiłeś? Miał bicie, znowu tam podstawiłem, na szczęście przeciwnik nie zauważył. Dobra. Zlekceważył, dostał w plombę. I okej. Czyżby jeszcze jakaś jedna partyjka? Na poprawienie humoru. Spróbujemy. Jakiś taki wariant chyba szedł kiedyś. Wolę już tak grać bez znajomości wariantów dokładnie, niż mieć jakieś tam problemy. Wolę sam oddać pionka tu zdwojone. Ta opcja taka grozi. Odbicie pioneczka. Może tak sobie ucieknę. Para gońców, zepsuty pion. Przecież goniec broni. Mogą spokojnie zrobić roszadę. No mogłem. Też jest dobrze teraz. No, po prostu król E2.
Wszystko do końca wymieniasz? Spoko. I co to za końcówka? Taka rubinsteinowska, można by rzec. Łapiemy trochę przestrzeni taktycznie. Tutaj, co to będzie za końcówka? Pionkówkę trzeba będzie dobrze. No dobra, trzasnę to wieżą. Nie, pionkiem, no to spoko. Jak pionkiem to spoko, to myślę, że wieżówka jest bardziej wygrana dla białych niż do zremisowania dla czarnych. Tak się ustawmy. No ale będzie to wymagało sporo techniki na pewno. Sformułujemy pionki. A i tam wejdzie już mi co. Tak spróbujmy. Żeby tu nie wpuścić. Wejdziesz tam i ja się zatroszczę o te pionki chyba. Po tego pionka. No tutaj dokładnie, dokładnie trzeba te wieżówki grać tak, to tak. Ciekawy jestem właśnie, bo jednego szacha trzeba dać, bo jak pójdziesz tu, to tutaj z szachem to będą już decydowały niuanse. Niuanse i czas. Zobaczymy, gdzie on zagrał. No właśnie, zagrał tak, że przyjemnie jest dla białych. Tu jest z tempem bicia. A czyli tutaj zawsze trzymamy pionka. Pomylił się. Tu, dobra, tak. Dobra, bronimy dwóch pionków. No właśnie, ten szach jest nieprzyjemny. Tu. Chyba ryzyk fizyk. Na aktywność trzeba grać. Lecimy. O kurczę, chyba przesadziłem. Ojejku, no przesadziłem. Kurczę, przesadziłem w tej końcówce. O, jeszcze. No, przegrałem, nie? Dobra. Trudno, dobra, słuchajcie. No przesadziłem, na pewno była wygrana końcówka wieżowa. Z tym czasem. Ciągle jest problem z czasem, z taktyką, ale dobra. Jest pozytywnie. Powolutku do przodu. Dzięki, moi drodzy, wszystkim za uwagę. Za tym dla tych osób bardziej wytrwałych. No i mam nadzieję, że was ta seria nie męczy aż tak mocno. Jedno jest pewne, no kiedyś ją skończymy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.